Nie będę śpiewał tutaj piosenek, bo wszyscy go kochamy. Zaskocz mnie. To może pokażę jakąś niespodziankę? W zasadzie to sztuczka ze znikającym długopisem. Chyba nie będziemy się oszukiwać. Nie będziemy, Maćku. Okej, okay, dzisiaj wyjątkowo bez oszukiwania. Dobra, może ty wymyśliłeś coś innego. Może posadziłeś Lewandowskiego na ławce, nie wiem. Betclick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą dla widzów kanału. Link w opisie. Sprawdź też ich social media. Dzień dobry serdecznie, Maciu. Dzień dobry serdecznie, widzowie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Powiem ci, że do tej pory jak się wybierało te jedenastki, swoje własne reprezentacje, a selekcjoner był poprzedni, to ja jakoś tak miałem więcej komfortu psychicznego, że będzie mniej w top, a teraz nie wiadomo, Sosa może jest jakiś świetny, poukłada to tak, że nam koparę popadają i będzie głupio nam po tych filmikach, bo on to ustawi inaczej i powygrywa wszystko. Co ty myślisz? Powiem tak. Ktoś ze sztabu trenera Sousy powinien pokazać mu ten film, ponieważ przedstawione przez nas wybory personalne pod kątem analizy indywidualnej jasno pokazują, że jeżeli wyjdziemy na Węgrów naszymi jedenastkami, to po prostu wygramy. Także zapraszam was do oglądania i w komentarzu napiszcie swoją najlepszą jedenastkę na pierwszy mecz eliminacji. I tutaj taka mała wrzutka, a w zasadzie to zapowiedź, bo przy okazji tego meczu na kanale Betclick Polska Live. Mam nadzieję, że spotkamy się właśnie na tym live'ie i razem skumulujemy wszystkie swoje kibicowskie siły. Dzięki temu biało-czerwoni odniosą zwycięstwo. A już teraz, drogi Maćku, oddaję ci głos. Dobra, u mnie na bramce, ja się z trenerem Sousą kłócił nie będę. Zawsze mówiłem, że dla mnie czy Szczęsny broni, czy Fabiański, jestem spokojny, uchachany i w ogóle szczęśliwy. Oczywiście Skorupski też jest w formie, ale to było w ogóle jasne, że tej dwójki nie wygryzie. Sousa postawił na Szczęsnego, powiedział otwarcie, to będzie bramkarz numer jeden. Ja jako wierny kibic reprezentacji tylko się pod tym podpisuję i mówię. Oba wybory były świetne, on wybrał Szczęsnego, to ja u siebie też daję Wojtka. Powiedziałeś, że ty z trenerem Sousą się kłócić nie będziesz, tak? Ja się z trenerem Sousą kłócił nie będę. A ja jednak będę, bo postawiłbym tutaj w bramce na Fabiana, jak również w tych nadchodzących następnych meczach eliminacji i później w całej imprezie, gdyby oczywiście nie było żadnych kontuzji, również postawiłbym na Fabiańskiego, ze względu na to, że jego forma w tym sezonie wydaje mi się wyższa niż forma Wojciecha Szczęsnego. Linia obrony. Myślę, że tutaj jeszcze też nie będziemy się za bardzo różnić. To, no, wydaje mi się, że i obsada bramki i obrony jest dość straightforward, jak to mówią, wiesz. English, you know what I mean, baby? Mhm, yes I didn't. English, bo my z Anglią gramy, dlatego już powoli praktykuję. Ale dobra, obrona. Mamy tak, Maćka Rybusa na lewej, dlatego że ta lewa obrona to jest zawsze... Wiesz, to jest coś takiego, jak możesz mieć wszystkie zęby zdrowe, ale jak cię jeden napiernicza, to masz wrażenie, że jakbyś cała szczęka nie funkcjonowała prawidłowo. I ta nasza lewa obrona to jest ten problem, ale jak gra Maciek Rybus, no to trochę tego spokoju jest, a i w ofensywie może dać sporo od siebie. Dlatego ja tutaj Rybusa zdecydowanie bym umieścił. No cóż, u mnie Rybus też. Jeżeli chodzi o pozostałych obrońców, to pewnie też. Parę stoperów, u mnie Bednarek i Glik tworzą, bo ktoś powie, że Glik to już nie te lata. Już czytałem, że może z buta Helik wjedzie do reprezentacji. Różne już czytałem teorie, ale ja wam powiem, że Glik moim zdaniem nadal dla tej reprezentacji jest kimś niezwykle ważnym. Nie tylko pod kątem umiejętności, gdzie on nadal w tym Serie A gra przecież na wysokim poziomie. Jasne, zdarzają się wpadki, młodszy nie będzie, ale jednak ja tutaj ufam tej dwójce stoperów, byłbym raczej spokojny. Żałuję, że nie ma tego Walukiewicza, ale on też, nie oszukujmy się, no... Trudny okres ma we Włoszech i na pewno do reprezentacji jeszcze wróci. Dla mnie też Glik i Bednarek, ale chętnie w drugiej połowie na murawie zobaczyłbym Helika. Jak już będziemy wygrywać z Węgrami 3-0, wchodzi Heli. Prawa obrona, no też nie ma wyboru, Maćku. No zgodzimy się. Zgodzimy się. No Maćku, oczywiście, że się zgodzimy. Nie powołał Kędziory i wszystko jest jasne. Na prawej obronie zagra Bereszyński, no bo jak patrzymy na listę powołań. No okej, na lewej teoretycznie mógł wystąpić Reza zamiast Rybusa. Rybusa można by wtedy ustawić wyżej na lewym skrzydle, gdzie przecież grywał w swojej karierze wielokrotnie. Ale ja to widzę właśnie tak, jak powiedziałem. Na prawej Bereszyński jako ten podstawowy wybór. Zaskocz mnie. To może pokażę jakąś niespodziankę. Długopis, mam długopis. Spróbujmy w takim razie, zobaczcie, moi drodzy państwo, niespodzianka ze znikającym, w zasadzie to sztuczka, ze znikającym długopisem. Mamy długopis i robimy tak. Raz, dwa, trzy. Nie ma. Nie ma. Magic. Po prostu go nie ma. No i co? Był. Od razu powiem, że tę dziwną formację 4-1-2-1-2 wąską wymyśliłem
Tak narzuciłem ci, no przepraszam Maćku, bo łeb mnie bolał jak 4-4-2 ustalałem, jak miałem te skrzydła. Jedyne rozwiązanie to było to, co powiedziałem, że Rybusa by ustawić na lewej, ale stwierdziłem, że to lepiej wykorzystać, że mamy spory potencjał w środku. Na defensywnym Krychowiaka, który ma znowu dobry okres w Rosji. Strzela, asystuje, jest ważny, jest pod grą w grze i w ogóle we wszystkim w grze, to może, przepraszam, poprzedni reprezentant był, ale jest. I tutaj u mnie Grzesiu Krychowiak na defensywnym. Ty wymyśliłeś coś innego? No tak średnio bym powiedział. Jeśli chodzi o tę pozycję, to tutaj nie ma za dużej konkurencji, także u mnie również Grzegorz Krychowiak. Przed nim, i uwaga, tu będzie troszeczkę zaskoczenie, Klich? Klich. Nie jest zaskoczeniem. Nie jest zaskoczeniem. Oczywiście Klich nie jest zaskoczeniem, cały czas się ogrywa, cały czas jest solidnym zawodnikiem i uważam, że teraz pod Sousą będzie mógł dać jeszcze więcej od siebie. Wiesz o co chodzi? Wy też wiecie. Umówmy się, że wydaje się, że ten potencjał Klicha za Jerzego Brzęczka nie został uwolniony, nie został dobrze wykorzystany, chociaż miał niezłe mecze. Wierzę, że teraz ten potencjał uwolniony będzie. Drugi środkowy pomocnik jest troszeczkę dziwny dla wielu z Was by był, ale wytłumaczę Wam to, jak podam trzeciego środkowego, tego ofensywnego środkowego pomocnika. Tutaj daję Szymańskiego, który też gra wszystko od dechy do dechy w swoim klubie. Też zbiera doświadczenie, też jest młody, też jest przebojowy, ma swoją szybkość i mówię, o ile to nie jest taki typowy zawodnik, który może grać środkowego pomocnika, on raczej się lepiej czuje wyżej, o tyle zaraz Wam powiem skąd ten głupi pomysł, ale najpierw Maćku, Ty może powiedz, jak Ty to poustawiamy. Widzę to oczyma wyobraźni, drogi Maćku, co Ty tam wymyśliłeś i muszę przyznać, że całkiem, ale to całkiem rozsądnie to wygląda. Ja jednak troszkę się z Tobą poróżnię, troszeczkę się tutaj pokłócimy, bo w miejsce Sebastiana Szymańskiego umieściłbym Jakuba Modera, a to ze względu na to, wiem co powiecie, brakuje mu minut w Premier League, ile on tam grał, Szymański gra wszystko, natomiast wydaje mi się, że Moder jest takim lepszym zabezpieczeniem środka pola, jeżeli chodzi o ustawianie, o taki rozsądek, bo Szymański jest takim motorkiem napędowym, jego też jest dużo wszędzie, taki troszeczkę można go umieścić na zasadzie wolnego elektronu, natomiast Moder wydaje mi się taki bardziej rozsądniejszy, troszeczkę ma lepszy przegląd pola, no takie to jest moje zdanie, zwykłego kibica, oczywiście możecie się z nim nie zgadzać, natomiast w drugiej połowie, 30 minut do końca, nie widzę takiego problemu, żeby właśnie zrobić taką roszadę, schodzi na przykład Milik, no bo umówmy się, z przodu też będzie Milik, schodzi Moder, a w ich miejsce wchodzi Grosicki, wchodzi również właśnie Szymański i wtedy tam się robi wiaterek do przodu mocny. No i u mnie na tym ofensywnym pomocniku jest Piotr Zieliński, oczywiście, tu nie ma zaskoczenia, rewelacyjna forma, chyba życiowa i oby to się przyniosło na reprezentację, już nie na reprezentację, pamiętajmy, to już jest reprezentacja. Zieliński, teraz dlaczego ja to tak dziwnie wymyśliłem? Ja wiem dlaczego, ale no sam powiedz Państwu. Bo wymyśliłem sobie to tak, że po pierwsze, tutaj może być fajna wymienność Szymańskiego z Zielińskim, plus uważam, że tutaj można robić naciągany, ale jednak taką taktyczną roszadę, że na przykład Krychowiak z Klichem stają w tej formacji środkowej, Szymański idzie wyżej na prawo, Zieliński idzie wyżej na lewo, mamy ofensywne bardzo ustawienie wtedy, no bardzo ofensywne, ale jednak na tę słabszą reprezentację, z którą będziemy się mierzyć, spokojnie to można zastosować. Taki zabieg sobie wymyśliłem, o, a czemu nie, stwierdziłem, że się pobawię i dlatego u mnie to wygląda dość specyficznie, no ale co, nie wolno mi? Jak Jerzy Brzęczek mógł, jeszcze mu płacili, to ja mogę za darmo. Wolno, wszystko wolno. Jakby nie było wolno, to przecież byśmy nie nagrali tego filmu, a nagraliśmy. U mnie z przodu na ofensywnym pomocniku również Piotr Zieliński. No a z przodu... Chyba nie będziemy się oszukiwać. Nie będziemy, Maćku. Okej, dzisiaj wyjątkowo bez oszukiwania. Dobra, może ty wymyśliłeś coś innego. Może posadziłeś Lewandowskiego na ławce, nie wiem. Słuchaj, Maćku, ja wiem, że mogę czasami gadać bardzo dziwne rzeczy, ale bez przesady. Z przodu oczywiście Arkadiuszu Milik, który w fenomenalnej formie jest w tym momencie w Marsylii, odradza się niczym Feniks z popiołu po tym transferze z Napoli, a obok niego oczywiście niezawodnie Pio Pio Krzysztof Piątek. No bo Lewandowski sam, tak jak powiedziałeś, siedzi na ławce, tak? Też doceniam Twoją inwencję twórczą. W każdym razie u mnie jest Robert Lewandowski. Nie będę śpiewał tutaj piosenek, bo wszyscy go kochamy. Wszyscy liczymy, że strzeli 8 bramek przynajmniej w tych najbliższych meczach. I nie mówię o Bundeslidze, tylko o meczach reprezentacji Polski. Reprezentacji właśnie. Lewandowski i obok niego Milik. Tak hejtowany często przez wielu. W świetnej formie uważam, wraca do życia w tej Francji. A poza tym z doświadczenia wiemy, że Milik z Lewandowskim w tej reprezentacji bardzo fajnie funkcjonowali. Mnie to się bardzo podobało i tak bym to właśnie zestawił. Psst,
Jak coś, to żartowałem z tym Lewandowskim na ławce. Oczywiście gra w pierwszym składzie i strzela przynajmniej dwie brameczki. No właśnie, to są nasze wybory. Dajcie znać, co wy sądzicie. Właśnie jaka formacja, bo wydaje mi się, że to będzie najciekawsze. Jaka wyjdzie formacja? Jeżeli ze skrzydłami, to jakie te skrzydła będą? Ciekaw jestem waszych opinii. Dawajcie znać w komentarzach, my to będziemy czytali. Wiecie, każdy może zostać selekcjonerem w przyszłości. Każdy z nas jest w grze, można powiedzieć, więc budujcie swoje nazwisko i uzasadniajcie swoje wybory należycie. Kto wie, może trener Souza obejrzy ten filmik i dokona jakiś korek w składzie w ostatniej chwili. Także na dziś od nas byłoby to wszystko. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, doskonale wiecie co zrobić. Łapa w górę, mile widziana, subskrypcja również. Dziękuję Wam i dziękuję również Tobie, Maćku. Do zobaczenia. Dziękuję również, Maćku. Życzę dobrego wieczoru i widzimy się niedługo na live z reprezentacji Polski tu na kanale BetClick. Chyba już o tym mówiłeś. Jak nie, to powiedz, a ja się zbijam.